Witamy piłkarzowi drużyn. Ja przypomnę, że dzisiejsze zawody poprowadzi jako sędzia główny pan Bartłomiej Wiśniewski, a jego asystentami będą Łukasz Zasada i Rafał Borkiewicz. W meczu 23. kolejki 3. ligi grupy Kujawsko-Pomorsko-Wielkopolskiej piłkarze wągrowieckiej Nielby wygrali z Polonią 1912 Leszno 3-1. Pierwsze zagrożenie pod bramką Emila Anusiewicza nielbiści stworzyli w 5. minucie. Prawym skrzydłem ruszył Błażej Nowak. Piłka uderzona przez Karola Gregorka została jednak skutecznie zablokowana. Dwie minuty później stały fragment gry wykonał Michał Goliński, który zdecydował się na bezpośredni strzał na bramkę. Anusiewicz z problemami wybronił ten strzał. Przez kilka kolejnych minut gra skupiała się głównie pod bramką Pytkowskiego. W każdej sytuacji obrona żółto-czarnych okazywała się niezawodna. W 27. minucie żółto-czarni wyszli na prowadzenie. Po wrzutce w pole karne Anusiewicza bez większych problemów strzałem z główki pokonał Spławski. W 34. minucie bramkę wyrównującą próbował zdobyć Szymon Matuszewski. Pytkowski bez większych problemów poradził sobie jednak z obroną tego strzału. Drugą połowę podopieczni Marka Kamińskiego rozpoczęli od mocnego uderzenia. Błażej Nowak ruszył na bramkę rywali. Nasz zawodnik wykorzystał swoją szybkość, ograł obrońców i podwyższył prowadzenie na 2-0. Po kwadransie gry na bramkę Michała Pytkowskiego strzelał Hubert Olszak. Nasz bramkarz nie miał jednak problemów z obroną tego uderzenia. Na 12 minut przed końcem meczu gospodarze strzelili 3. gola. Michał Goliński minął bramkarza, nie dał szans obrońcom i zdobył 3. gola dla Nielby. W końcówce meczu drużyna z Leszna zdobyła honorowego gola. Pytkowski skapitulował po strzale głową Łukasza Bugzela. Nielba Wągrowiec pokonała Polonią 1912 Leszno 3-1. Na pomeczowej konferencji prasowej trener gości Jędrzej Kędziora pogratulował zwycięzcom. Uczulałem osobiście zawodników na atuty, które posiada Nielba Wągrowiec, no ale niestety wszystko, na co uczulaliśmy, to dostaliśmy.
dostaliśmy z tego bramki. Zabrakło agresywności, zabrakło pomysłu, tego doświadczenia. No i wynik jaki jest, na pewno Mielno zasłużyła na to zwycięstwo. A my uczymy się i mam nadzieję, że w następnych meczach będzie zdecydowanie lepiej. Na pewno cieszyłbym się, jakbyśmy nie stracili tej ostatniej bramki, tej bramki w ostatnich minutach. To był taki mecz z tych cyklu ciężkich meczy, bo zespół z Leszna po prostu konsekwentnie i dobrze się bronił, także ciężko było przebić się przez te zasieki obronne, ale myślę, że tutaj pierwsza bramka, ciekawa akcja składna, druga bramka po indywidualnej akcji Bożeja Nowaka i trzecia bramka też po indywidualnej akcji Michała Golińskiego. Cieszy zwycięstwo, ale martwi cały czas jednak ta stracona bramka w końcówce. No tak, wydaje mi się, że chłopaki mieli już w głowach też to, że mamy ten mecz w kieszeni, bo tak naprawdę no, od samego początku drugiej połowy odstrzelenia drugiej bramki no, kontrolowaliśmy ten mecz i nic nie wskazywało na to, żeby to śmiało nie pójść nie po naszej myśli. Wydaje mi się, że po prostu zabrakło koncentracji w tej końcówce i stąd ta stracona bramka. Jak oceniasz szansę przed meczem z GKS-em Dopiewo? Dzisiaj Dopiewo przegrało w Luboniu 3-2. Nie no, na takie rzeczy nie można co patrzeć. No, tutaj takie utarte przy sobie, powiem, że mecz meczowi nierówny. Wydaje mi się, że cel jest jasny. Idziemy po 3 punkty, bo mamy taką serię, że myślę, że fajnie. Na pewno nikogo nie można w tej lidze lekceważyć i to już pokazało nam mecze czy w Mogilnie. I dopóki my szliśmy do pierwszej bramki, no to ten mecz tak wyglądał, jakby można powiedzieć, wyrównanie, bo przy stanie 0-0 no, zespół z Leszna no, obronił się, można powiedzieć, przez cały mecz i dopóki ta bramka pierwsza nie wpadła, no to troszeczkę ten mecz taki był, można powiedzieć, wyrównany, ale z przebiegu całego meczu wydaje mi się, że zasłużone 3 punkty i wygrana nasza tutaj. I na pewno że musimy się skoncentrować na kolejnym meczu, który moim zdaniem będzie bardzo ciężki w tym Dopiewie, bo bodajże graliśmy z nimi sparingi i ten zespół pokazał, że na pewno będzie nas czekał ciężki mecz w sobotę.